Po raz kolejny wybraliśmy się do Trzaskowa, do opuszczonej bazy obrony powietrznej. Jednak tym razem nie wybraliśmy się tutaj bez konkretnego celu. Doszły do nas informacje, że możemy dostać się do niedostępnej dotychczas części obiektu. Są to sala naprowadzenia rakiet oraz inne pomieszczenia. Jeśli dopisze nam szczęście, będziemy mogli zobaczyć urządzenia, które ku temu służyły. Jeśli chcecie również przekonać się, jak tam wygląda, zapraszamy do oglądania filmu. Dobra, masz? Idę zaraz kamerę. Dobra. Ej, chodź. Czekaj, wezmę plecak, żebyś na niego nie zjechał. I jesteśmy w środku. Coś się tak widzi? Centrum łączności. I widać, że jakieś konsole pozostawały. W takim razie warto będzie wejść tam po drugiej stronie, zobaczyć, jak wygląda to troszkę z innej perspektywy. Tutaj widać, pomieszczenia zostały wygłuszone, więc naprawdę robi to wrażenie. A tutaj musiała być chyba jakaś gablota, coś musiało być powywieszane. Tutaj jakaś rama jest. To jest głośnik, właśnie. Ciekawe, gdzie był podłączony, bo to jakieś kable są, nie? Ale to jest chyba... To jest wyrwane. Unitra, będzie Polak. Dobre, bo polskie. I tutaj widzimy chyba kolejne kabiny, jakieś schódki. Ale tam dalej już się raczej nie da przejść. No zobacz, tu się tutaj. Mamy instalację. No, raczej nie. TR OSGR? Nic nam to nie mówi. No, może mechanizm odpalania rakiet przyciskamy sobie na mylecą. O, tu możemy też sobie ładny złącznik, bo wcześniej. A tu widać jakieś wejście, nie? Żeby sobie podłączyć. I włączyć, nie? Tutaj znajdę, włączę sobie latarkę, żeby jeszcze lepsze oświetlenie było. Ale szkoda, że tutaj nic nie ma więcej. Ale zobaczymy w kabinach. Patrz, tam mamy u góry drugie pomieszczenie. A zobacz, jak też tu jest. Włącznik. To pewnie odcinający prąd, zobacz, jaki gruby kabel. Raczej nic chyba nie uruchomimy. No raczej nie. Ale u góry widać, mamy drugie pomieszczenie. Z szybką, która się już nie zachowała. No tu mógłbyś napis oficer sztabowy, coś takiego? Możliwe, opy albo ofy, no. Ale wiadomo, o co chodzi. W takim razie widać, spróbujemy. To jest widać, że sobie to się nudzi, po prostu sobie pozmieniam te literki. Bo tu była kabina numer 2. Jest przeklejona. A tu mamy oryginalny napis. No to nic, idziemy od tyłu, jak to mówią. O, wejście na kolejne piętro, ale to najpierw zobaczymy sobie tutaj mechanizmy. Troszkę wąsko. No i co to? A napisy jeszcze zostały. Szef sztabu. Jakiś organ. Tu masz gotowość bojowa 1, 2, 3, to może były te rakiety po prostu. Chodź, wywołam prowadź, wojnę. Patrz, prowadzi cel. RSWP otworzył ogień do AR. Patrz, szef sztabu, może... wybuch. Bum. Bum, kolejny cel. Wróg został zneutralizowany. Otwieramy ogień, gotowość bojowa. Poleciały. No zobacz, jeszcze tutaj taki typowy włącznik. Nie wiem, mamy. Jak taki typowy włącznik dla tamtych czasów, nie? Tutaj ten. No jeszcze i gniazdko, ale wejście do prądu. No. Zobaczymy w kolejnych. A tutaj chyba nie przejdziemy. A raczej jedna osoba się przeciśnie. Ale tu chyba z tego co widzę, kolejne stanowiska są takie same. Może zobaczyć jeszcze. Mhm. No i taki sam opis mamy.
Nie mamy czy to samo. Nie, godło, tu było napisane godło tam po lewej stronie? No. Godło, szef sztabu, RTL. Nie, nie router, tylko RTL. I tutaj jeszcze jakieś, nie wiem, na prąd. To są chyba bezpieczniki, tak mi się wydaje. Czy tak jak typowe doma kiedyś były. A patrz, tutaj mamy. To raczej nie jest serwerownia, bo to nie te czasy. Ale tutaj pewnie coś było od zasilania. No tam nawet lampka jest. No, ale w takim razie, o tutaj mamy złącze telefoniczne. Więc można było sobie podpiąć telefon i ciekawie, gdzie to było przymocowane. Ale chyba nic. Idziemy na górę, na drugie piętro. Przejdź. Ale zobacz, żarówek nawet nie ma, więc ktoś już musiał sobie no tutaj tak, pozabierać się, niektóre rzeczy. Po opuszczeniu to było jeszcze dostępne, nie? Więc tutaj nie chodził. Ale naprawdę czuć ten klimat i czuć ten zapach takiej typowej opuszczonej bazy wojskowej. Ciekawe, ile lat tutaj nikogo nie było? No, no z 2 lata jakoś tak. To było w maju opuszczone przez wojsko całkowicie, więc... Więc jesteśmy, można powiedzieć, pierwszymi osobami, tak, które tutaj zaglądają. No tak, szkoda jedynie, że ktoś już tutaj wszystko zdążył zniszczyć. No może żołnierze się bawili w zdewastowanie własnej bazy. Znaczy by powiedział, że to recepty przypadkowi. Chciałbyś sobie puzzle z szyby ułożyć? Pewnie. Zobacz, jeszcze były te jarzeniówki tutaj. Mhm. Tam chyba nawet jedna leżała, z tego co widziałem, taka rozbita. Ale ciekawe, czy żarówki w tym są, czy te świetlówki. Patrzcie, tutaj słońce troszkę tak... jakby przeświecało. Widać takie główne wejście, ale też wygłuszone ściany są. No ktoś tutaj, nie wiem, chciał się dostać czy coś, no po co? I tutaj zbyt wysoko nie jest, musimy być tak troszkę, jakby to powiedzieć, skuleni. Tak. Ale chyba nie, w niczym to nie przeszkadzało. Tutaj ci państwo, co pracowali, na pewno sobie siedzieli i tak głowę w górę nie zadzierali, a my dość wysocy jesteśmy. Pytanie, czy tutaj siedzieli cały czas? No. Może niżej? Albo obserwowali, nadzorowali. Mamy nawet 2 szafy, czy tutaj... No. Wchodzimy na dół. Intryguje mnie jeszcze jedno miejsce, bo zarówno z jednej, jak i z drugiej strony mamy garaże, a tutaj jest bardzo ciekawy tunel. Widzimy tam idą kable. Wydaje mi się, że jakoś będzie tam można się dostać. Spróbuję założyć urbexowe rękawiczki i jakoś się tutaj przeciągać. No chyba, że będę za gruby i nie podołam tej przeprawie, ale to zobaczymy za chwilę. Trzymaj. Kamera. O, jak widzicie, tutaj mam jeszcze jakieś instalacje elektryczne. Coś pozostawało z czasów świetności. Tylko chyba nikomu nie chciało się tutaj schodzić i tego wszystkiego demontować. Nie jest tutaj zbyt wysoko, około 0,5 metra. I dodatkowo jeszcze tutaj biegnie taki tunel techniczny, którym pewnie biegły kable i inne potrzebne rzeczy. Ale najbardziej intryguje mnie tutaj ta dziura. Może uda się tam jakoś przedostać. O ile nie będę za szeroki. Wy już pewnie to widzicie, co się tam znajduje, a ja jeszcze nie. Ale wszystko w swoim czasie. Tak jak mówiłem, pewnie tam znajduje się kolejny garaż, ale widzę, że to przejście chyba jednak będzie zbyt małe, żebym się tutaj mógł przejść, przecisnąć, tudzież przeczołgać. Nie, jednak się nie zmieszczę. No cóż. 2-3 cm szerzej, gdyby to było, no tudzież gdybym ja był 2-3 cm chudszy, to może jednak coś by się udało. No ale cóż. A więc powrót do wyjścia.